uczciwą, płacącą podatki. Raczej. Proszę panią! Chodź tu! A on, to będąc w Kijowie, się dopuszczał stosunków homoseksualnych. Co? Wszystko słyszałem! I bardzo dobrze, bo ci jeszcze powiem, że anatema! Co? A ty też jesteś przeklęty! A ty bardziej! Ty bardziej! Ty bardziej! Ty bardziej! Ty! A ty zawsze jedną więcej! Spokój! Ale... Spokój? Ale... Co? Leśne jezioro cudowne, ogromne, chmury szerokie, rozlane, cudowne. Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. Miłosz. Mi do tych stepów zielonych, grilla naszego, bazarku pod blokiem, bo tam ziemniak jeden i żaden inny. Niedzielnego horteksu mi brak i wiadomości o 19:30, gdzie całą rzeczywistość pół godziny po ludzku wyłożą bez owijania w bibułę. Rodzinnych wypadów do centrum i lodów po kościele, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Wielki głód. Jem. Nie mam już nic do sprzedania. Wszystkie nasze rzeczy zostały albo pokradzione, albo wymienione na jedzenie. Spuchły mi dziąsła. To chyba szkorbut. Boże, jak ja marzę o chlebie. Wytrzymam.